13 czerwca wspominamy świętego Achillasa, patriarchę. Achillas był 18. patriarchą Aleksandrii, panującym w latach od 312 do 313. Urodził się w Aleksandrii w Egipcie i był znany ze swojej wiedzy i pobożności. Z tego powodu patriarcha Teonas wyświęcił go na kapłana i mianował szefem szkoły katechetycznej Aleksandrii po odejściu Pieriusza. Wielka wiedza Achillasa i znajomość filozofii greckiej oraz teologii chrześcijańskiej przyniosła mu zaszczytną nazwę Achillasa Wielkiego, która ukuta została przez świętego Atanazego. Zgodnie z zaleceniami poprzedniego patriarchy Piotra I, Achillas objął tron patriarchalny w grudniu 312 roku po męczeńskiej śmierci Piotra, która miała miejsce podczas prześladowań cesarza Dioklecjana. W trakcie swojego panowania Achillas uległ prośbie Ariusza, aby ten powrócił na swoje poprzednie stanowisko kapłana i kaznodziei. Ariusz wcześniej został objęty ekskomuniką przez Piotra I z powodu wygłaszanych przez niego herezji, znanych później pod nazwą arianizmu. Nauki te, mimo iż rozpowszechniły się dość szybko i zagroziły wierze katolickiej, ostatecznie zostały potępione na Soborze Nicejskim w 325 roku, a Ariusz został skazany na wygnanie. Achillas zmarł pół roku po rehabilitacji Ariusza, 26 czerwca 313 roku. Po jego śmierci Ariusz sam mianował się patriarchą Aleksandrii, lecz duchowieństwo i lud ostatecznie poparło Aleksandra. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Achillasa, biskupa. Przez jego wstawiennictwo obdarz nas ojcowską miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.